postaci malutkiej, niewidocznej Marcin Osadowski. Witam Was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego programu, uwaga, ma być parę ciekawych spraw, myślę, że ciekawych spraw, o których sobie za chwilę powiemy. Natomiast mamy materiał, coś mi dziwnie słychać, ale słychać, no to najważniejsze. Poprawię może ten mikrofon. O, raz, no myślę, że jest lepiej. Parę ciekawym tematem, który przywinął nam się wczoraj, został wyfiletowany, jest materiał wideo, który przygotował Piotr Korczarowski w kanale Emisja TV. I zaletą tego materiału jest to, że dotyczy nas, ale jest, można powiedzieć, odcięty emocjonalnie od tego, co robimy, ponieważ to nie robimy my. A dotyczy sprawy istotnej. Chodzi konkretnie o program wyemitowany w kanale Emisja TV z udziałem Piotra Korczarowskiego i Grzegorza Brauna. I to jest taki fragment, który chcielibyśmy teraz w całości wyemitować. Tu się muszę upewnić, że go mam w dobrej wersji. Dobra, momencik. O, to jest program z 19 lipca 2022 roku. I myślę, że ten materiał jest o tyle interesujący, o tyle oryginalny, że pokazuje, jak widzi nas druga strona, czyli Grzegorz Braun, którego poparliśmy ze względu na jego działania, między innymi w Sejmie, na jego przeciwstawianie się temu covidowemu szaleństwu, ukrainizacji Polski, wydawania pieniędzy Polaków w sposób, moim zdaniem, nieetyczny. Człowiek, który postanowił dać odpór rozkradaniu państwa polskiego. Narodu. Bo państwo, co mówicie, narodu. Dlatego bardzo proszę, krótki wycinek, 8 minut. Posłuchajcie sami, a później wracamy do spraw bieżących. Jedno pytanie otwarte, które wydaje się ciekawe. Karol Jabłoński pyta: panie pośle, co ze współpracą ze środowiskiem kamradzkim? Czy uchyli pan rąbka tajemnicy, czy oficjalnie można już mówić o jakiejś waszej współpracy? O, to są rozliczne moje, może nie zgryzoty, ale jednak zmartwienia, wiecie państwo, pewne zmartwienia, które wynikają z tego, że niektórzy, mam wrażenie, nie dostrzegli szansy, a jeśli dostrzegli, to nie umieli z niej skorzystać, żeby przejść na, nie chciałbym, żeby to jakoś tak wyniośle zabrzmiało, ale na nieco wyższy poziom politykowania, żeby się wznieść. Tak, myślę, że to by się bardzo przydało. To by się bardzo przydało, żeby większa liczba polskich patriotów, żeby weszła do gry politycznej na poważnie. No bo jeżeli nie wchodzimy do tej gry, no to oddajemy ją walkowerem. To inni obsadzają, prawda, swoimi pionkami wszystkie pola i wszystkie karty znaczone, tak, mają w ręku. Więc ja bardzo chciałbym wejścia do polskiej polityki, polskich patriotów spod różnych znaków, szerszą ławą, trzeba w związku z tym
No znowu, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak pouczenia wujka dobra rada, ale po prostu trzeba podjąć pewne decyzje. Trzeba dokonać pewnych wyborów. Może tak to najgrzeczniej, najbardziej oględnie ujmę, że wydaje mi się, że jest pewną plagą polskiego życia politycznego, zwłaszcza w tej naszej prawackiej bańce, czy raczej licznych bańkach prawackich, że bardzo dużo czasu i energii przepala się na wzajemne recenzowanie się i odpytywanie, i wywoływanie do tablicy. No i nie obywa się przy tym od... Nie obywa się bez słów, których wypowiedzenie no skutecznie w jakiejś przewidywalnej perspektywie niweczy możliwość współdziałania. Współdziałania. Ja nie mówię jednoczenia się, nie mówię komunii dusz, tylko praktycznego współdziałania, którego nieskromnie powiem jakiś przykład dajemy w Konfederacji. No bo właśnie w Konfederacji nie zatraciliśmy jakichś indywidualnych rysów, I państwo przecież nie musicie się długo wpatrywać, żeby dostrzec istotne protokoły rozbieżności między nami, konfederatami, a jednak współdziałamy, a jednak współpracujemy. Dzięki czemu? Dzięki temu, że zachowujemy pewną, tak to ujmę, higienę współpracy, tak? Że staramy się po prostu, no funkcjonować. I teraz wrócę do tego, co powiedziałem wyżej, że za dużo chyba jest, za dużo, no po prostu niedobrze, jeśli to zajmuje 100% czasu i sił przerobowych przy naszych skromnych możliwościach, skromnych środkach, to wzajemne recenzowanie się i odpytywanie. Ja jestem zwolennikiem stwarzania faktów, które będą punktem odniesienia dla innych. Ja już nie wiem, no może właśnie za stary jestem, bo w Konfederacji, która jest najmłodszą partią, jeśli idzie o elektorat, jeśli idzie o wiek naszych działaczy, naszych struktur. Więc w tej najmłodszej partii ja już niewątpliwie należę do generacji starców. Bo notabene zapraszam do młodzieżówki, korona młodych, prawda? Są nasze młodzieżówki partyjne. Więc jestem za stary na to, żeby dać się w to wkręcić, żeby wystawiać cenzurki nieustannie innym. Sądzę też, to jest moje skromne doświadczenie polityczne, że rzadko lub nigdy nie osiągamy celu, jakim byłoby no, zmienienie też innych uczestników gry politycznej przez adresowanie naszych pretensji, naszych uwag korygujących bezpośrednio do tych, których chcielibyśmy jakoś zreformować. Osiągamy natomiast cel częściej, jeśli nie wymierzając ostrza naszej krytyki w tego, kto po sąsiedzku tutaj gdzieś orze na jakimś odcinku tej, prawda, prawackiej strony sceny politycznej. Jeśli mówię, nie strzelamy tutaj, powiem jednak po swoich, tak? Bo świat się dzieli na tych, którzy chcą, żeby była Polska i tych, którzy nie chcą w ogóle, żeby była Polska, prawda? Którzy chcą landu eurokołchozowego, ukropolinu, stanu amerykańskiego albo republiki jakiejś neo-europostsowieckiej. Więc jeśli po tej stronie, po której chcemy jednak, żeby była Polska, jeśli moglibyśmy stwarzać więcej aktów, faktów, które innym zmienią punkt odniesienia, zmienią koordynaty i wtedy może i oni sami się zreorientują i zmienią. Ale jeżeli będziemy się nawzajem, powtarzam, odpytywać i nie daj Boże komunikować się przez media, przez jakieś, nie daj Boże, oświadczenia do pasy gadzinowej, która tylko, rzecz jasna, na to czeka, żeby nakręcić taki oscylator wzajemnych wyrzutów i pretensji w naszej prawackiej bańce, no to właśnie celu nie osiągniemy. I to jest moja ogólnikowa, ale jednak wydaje mi się dość skonkretyzowana odpowiedź na pytanie, które pan redaktor zadał. Ja rozszerzyłem tę moją odpowiedź na wszelkie środowiska. No jakąś musimy zachowywać higienę,
prawda? I w ramach tej higieny, no proszę na przykład nie nadużywać mojej gościnności, bo jestem otwarty, ale nie mogę być otwarty na przestrzał, prawda? Mam wszakże zobowiązania wobec państwa, którzyście poparli głos, którzyście głosowali na listy Konfederacji w 19 roku i mam nadzieję, że ten wasz akt wyborczy ponowicie, kiedy tylko godzina wybije, ale ja mam wobec was zobowiązania i ja w związku z tym nie mogę narażać nie tylko na szwank, ale na ryzyko, nie mogę narażać Konfederacji. I jeśli ktoś tego nie rozumie, no to nawet jeżeli będzie się deklarował wobec mnie z wielkim afektem osobistym i politycznym, no to po prostu niechże zrozumie, że to będzie przeciwskuteczne. Ponieważ ja muszę szanować to, co jest, a nie oddawać się mrzonkom o tym, czego nie ma, chociaż moglibyśmy to sobie pięknie wymyślić, prawda? Teraz by wypadało jakiś utwór puścić. No i się namieszało, czekaj. O, już jest. No to jest z nami Wojciech Olszański, jak mówiłem, że jest, ale chwilowo nieobecny, ale z nami cały czas. Przywitaj się, Wojciechu, również w swoim imieniu. No, żeby wszystkim się Wojciech spodobało. Wojciech Olszański, syn Ryszarda i Danuty. Jak se gadają media trzech macep. Żeby, z domu żeby, Franczuk, oczywiście. Ale to zaraz, ja nie mamusia. Jestem z domu Franczuk. Mamusia. Mamusia z domu Franczuk. Żeby nie było wątpliwości. Ale również Holszański, czyli szlacheckie, książęce wręcz, tak? Nazwisko z Litwy. To jest moja prawa ręka. To jest moja lewa ręka. To jest moja lewa ręka. To jest moja prawa ręka. No więc, szanowni koledzy, przywitam się z wami, żeby nikt nie miał wątpliwości. Znakiem solarnym. Witajcie, kamratki i kamraci. Dzień dobry. Żeby tak... A znasz angielski? Troszeczkę? How do you do? No, a jakbyś się po angielsku przywitał? Hi! Hi, Waszczur. Słuchajcie, historia Brauna i nas zatacza takie kręgi. I to jest, jak wiecie, rzucić duży kamień do wody i